moim kanale pewne używane F-Cars. W dniu dzisiejszym nowa dostawa, świeża dostawa dwóch samochodów, a są nimi Nissan Qashqai z rocznika 2012 z silnikiem 1.6 DCI o mocy 130 koni mechanicznych oraz Peugeot 3008 z rocznika 2016 z silnikiem 2.0 Blue HDI o mocy 150 koni mechanicznych. Więc to jest ta dzisiejsza, słuchajcie, dostawa. W tym jednym materiale będziecie mieli prezentację z dostawy tych dwóch samochodów i na pierwszy ogień pójdzie Peugeot 3008. Zaczynamy od Peugeota 3008. Jak już wiecie, auto z rocznika 2016 z silnikiem 2.0 Blue HDI o mocy 150 koni mechanicznych. Wersja wyposażenia Allure, czyli słuchajcie, już w standardzie półskórzana tapicerka. Na pokładzie mamy head-up display, nawigację, kamerę, szklany dach, ale o wyposażeniu za chwileczkę. Najważniejsze, co chcę Wam pokazać, to przebieg 176 263 km. I co jeszcze, słuchajcie, sprawdziłem dla Was jako dla kupujących, bardzo, słuchajcie, ważna informacja, to lipiec 2022, tu macie numer nadwozia tego samochodu, przebieg 151 033 km, tablice nawet rejestracyjne i macie tutaj informację, że został wymieniony kompletny rozrząd wraz z pompą wody w ASOPEL Peugeota. Więc na start moim zdaniem tego rozrządu nie trzeba wymieniać, bo samochód, słuchajcie, 176 263 km. Oczywiście jak ktoś z Was będzie chciał, jak zakupi ten samochód, wymienić ten rozrząd, to też oczywiście zrobić to może. Niemniej jednak informacja o wymianie, słuchajcie, rozrządu jest. Tutaj mamy head-up display, nawigację i tutaj mamy kamerę cofania. I słuchajcie, no cóż, złożymy roletkę. Więc widzicie, roleta się składa cała, rozsuniemy ją. Więc słuchajcie, jeszcze raz, przebieg oryginalny 176 263 km. Tutaj jeszcze mamy funkcję pomiaru miejsca parkowania. Słuchajcie, zanim pokażę Wam auto pod maską, to jeszcze szybki taki, słuchajcie, rzut zewnętrznie. Słuchajcie, ja tutaj nie zauważyłem, żeby coś trzeba było lakierować już na etapie zakupu. No, nie było informacji, że coś trzeba, słuchajcie, lakierować. Zaraz pomierzymy samochód miernikiem lakieru, żebyście mieli, słuchajcie, pewność co do powłoki lakierniczej. Tarcze, rantu, słuchajcie, nie mają. Opona, kawał bieżnika, zaraz przejdziemy do tyłu. Tutaj tył też nie ma rantu. Tak to się ma, jeżeli chodzi o bieżnik. Też tego bieżnika, słuchajcie, jest sporo. Tutaj mamy panoramę. Cała. Pokażę Wam jeszcze tutaj we wnętrzu. Miernik już mam naszykowany, więc zaraz przejdziemy do pomiaru i Wam wszystko, słuchajcie, pokażę. Wiadomo, samochód tak czy tak trafi, słuchajcie, na czyszczenie. Nie jest jakoś nie wiadomo jak brudny, ale taką rzecz trzeba będzie wykonać jak czyszczenie samochodu. No i oczywiście też będziemy go polerowali zewnętrznie. Więc cóż, tu mamy bagażnik. Bagażnik troszkę mocniej zabrudzony, ale to wszystko na etapie czyszczenia usuniemy. Tu mamy kamerę. Zobaczcie, to co Wam pokazywałem odnośnie rozrządu, tablice też się, słuchajcie, zgadzają.
No i cóż, tak to wygląda, jeżeli chodzi o środek. To już Wam pokazywałem. Zobaczcie, jak wygląda stan koła kierownicy. Moim zdaniem nienagannie. Już przejdziemy jeszcze tutaj pod maskę. Nawet tutaj macie napisane odnośnie tego rozrządu, tutaj na pokrywie bezpieczników. No jednostka 2.0 Blue HDI o mocy 150 koni mechanicznych, także bardzo fajnie pracuje. Tutaj mamy datowanie lamp 16. O i tutaj, o tutaj jest, tutaj też jest, słuchajcie, 16. Cóż, przejdziemy do pomiaru miernikiem lakieru. Ja zgaszę, słuchajcie, samochód, komplet dwóch kluczyków. Już zjeżdżają się, słuchajcie, tutaj ciężarówki na pauzę. Więc cóż, no mierzymy. Zobaczymy, jak to, słuchajcie, wygląda. Ten pomiar. Tutaj oryginał, tego Wam nie pomierzę, bo to jest, słuchajcie, plastik. Macie naprawdę kompleksową wiedzę odnośnie tego, jak samochód, słuchajcie, przyjechał, jak on wygląda. Nic przed Wami, słuchajcie, nie zatajam. Także oryginał, oczywiście jeszcze pomierzymy tutaj wyżej. Dach oryginał, pomierzymy od razu tutaj w środku. Na nagraniu nie wiem, czy to słyszycie, ale zaczęło grzmieć, więc muszę troszeczkę, słuchajcie, przyspieszyć, bo jeszcze trzeba nagrać Nissana. Więc tutaj oryginał, lecimy z klapą. Więc klapa też jest w oryginale. Słuchajcie, no cóż, tutaj też oryginał, zobaczymy, czy wnęki. Więc cóż, tutaj mamy też oryginał. Słuchajcie, no cóż, tutaj z pomiaru oczywiście wychodzi, że jest oryginał. Więc cóż, no odbędziemy, słuchajcie, jazdę testową tym samochodem. Oczywiście pierwsze co, to muszę jechać na stację, po prostu zatankować ten samochód. Więc za chwileczkę kontynuujemy nagranie z jazdą testową. Jedziemy, słuchajcie, na jazdę testową. Jazdę testową zaczynamy od tego, że ruszamy i jedziemy, słuchajcie, na stację zatankować samochód, bo naprawdę mamy tutaj rezerwę, słuchajcie, grubą. Ja tylko tym samochodem przejechałem tu, słuchajcie, po placu do przodu, do tyłu, więc tak naprawdę można powiedzieć, że po z Wami zaczynam, słuchajcie, tak naprawdę jechać tym samochodem.
No cóż, jak wspomniałem, dwulitróweczka, to nawet już czuć, że słuchajcie, się zbiera. Więc cóż, no nie będę, słuchajcie, was tutaj zanudzał, dojadę tylko, słuchajcie, do stacji, zatankuję i kontynuujemy jazdę testową. Więc słuchajcie, nagranie kontynuujemy, za stóweczkę zatankowane. Więc cóż, no jedziemy, jakiś, słuchajcie, krótki odcinek, przejedziemy. To, co tak huknęło, to grzmi. Więc cóż, 2.0 Blue HD i 150 koni, więc naprawdę jest tutaj czym pojechać. Słuchajcie, sprzęgło pracuje, no moim zdaniem, dobrze. W samochodzie jest cicho, kierownica, słuchajcie, nie wibruje, ale to tak czy tak samochód i tak zostanie oczywiście sprawdzony na warsztacie, tak żeby nie mieć, słuchajcie, żadnych wątpliwości co do stanu technicznego tego samochodu. Jak już wiecie, lakier oryginał, opony ok, potwierdziło się to tutaj, słuchajcie, podczas jazdy, że jest, słuchajcie, cicho, sprzęgło pracuje dobrze, nie ma żadnego, słuchajcie, tutaj uślizgu, hamowanie ok. Słuchajcie, no cóż, no nie będę was zanudzał, jak to się mówi, z jazdą testową. Kończymy nagranie, jeżeli chodzi o Peugeota 3008. Przechodzimy teraz do prezentacji z dostawy Nissana Qashqai'a. Jak już wiecie, auto z rocznika 2012 z silnikiem 1.6 DCI o mocy 130 koni mechanicznych. No i cóż, najważniejsze, co wam chciałem pokazać, to przebieg samochodu. Więc macie 216 524 km, oczywiście przebieg oryginalny. Komplet, słuchajcie, dwóch kluczyków. Więc samochód odpalamy. No tutaj tego paliwa jest znacznie, słuchajcie, więcej. Auto wyposażone w panoramiczny dach wraz z roletą. Chciałem pokazać wam, słuchajcie, jego działanie. Cóż, tutaj mamy, słuchajcie, nawigację, do tego kamerę cofania, więc auto też, słuchajcie, bardzo przyzwoicie doposażone. Pokażę wam tutaj stan koła kierownicy. Zobaczcie, naprawdę auto w bardzo, bardzo, słuchajcie, dobrym stanie, ale to pokażę wam, słuchajcie, jeszcze za chwileczkę. Muszę też przyspieszyć troszkę tego nagrania, bo już tak powoli zaczyna grzmieć. Więc jak wspomniałem, silnik 1.6 DCI o mocy 130 koni mechanicznych. Więc tak auto prezentuje się, słuchajcie, zewnętrznie. Jeżeli chodzi o lakierowanie, to nie widzę też tutaj, jak w przypadku Peugeota 3008, potrzeby. Tutaj taki dołeczek, no i też widzę taki dołeczek tutaj, więc to będzie usuwane, słuchajcie, metodą bez lakierowania, czyli metodą, słuchajcie, PDR. Tak wygląda tutaj, słuchajcie, dach. No i cóż, przejdziemy do ogumienia. Ja już na to zwróciłem uwagę. Opony Continental z rocznika 2021, więc no tutaj jeszcze tego bieżnika, słuchajcie, całkiem sporo. Tak się kształtuje przód. Tarcze, rantu nie mają, więc z przodu przejdę jeszcze do tyłu. Też rantu nie ma. Oczywiście trzeba sprawdzić stan grubości klocków. Na pewno tarcze, klocki przód i tył nie wymagają, słuchajcie, interwencji.
No cóż, tak ten samochód oto wygląda. Zaraz przemierzymy go, słuchajcie, miernikiem lakieru. Pokażę Wam jeszcze, jak pracuje silnik. Klimatyzacja oczywiście, słuchajcie, działa, chłodzi. Także to też jest element wyposażenia sprawny. Jednostka 1.6 DCI o mocy 130 koni mechanicznych. Tutaj jeszcze, słuchajcie, wymieniony jest akumulator, znaczy no był wymieniony w 2021, przynajmniej akumulator jest 2021 roku. Słuchajcie, cóż, tutaj pokażę Wam datowanie reflektorów, 12 silnik, nie mam zarzutów, pracuje, słuchajcie, tutaj równiuteńko, szyba oryginalna 12 z Pilkingtona Nissana. Tu jeszcze datowany jest 8 ostatnimi znakami, słuchajcie, numeru nadwozia. Cóż, pokażę Wam, jaki jest stan, słuchajcie, tapicerki. Jak mówię, samochód oczywiście też będzie czyszczony, nie jest tu jakoś zabrudzony mocno, ale tak czy tak w każdym jednym samochodzie jest wykonywane czyszczenie, polerowanie lakieru, tak aby każdy z Was odebrał samochód czyściutki, bez żadnego wkładu. Bo tutaj chyba, słuchajcie, rodzinka jeździła, niemniej jednak, no cóż, no chyba naklejki o tym świadczą, tak naprawdę. Słuchajcie, no cóż, takich mankamentów, to co Wam mówiłem, lakierowanie nie trzeba, ale tutaj jest ta listwa, chyba trzeba te, nie wiem, te kołeczki wymienić. O, wyleciał, niemniej jednak coś tu wyleciało, więc trzeba się temu, słuchajcie, przyjrzeć. No, nie jest to nic, słuchajcie, poważnego, ale cóż, no zobaczmy datowanie tej szyby, 2. No i też 8 ostatnimi znakami, słuchajcie, numeru nadwozia. A, jeszcze pokażę Wam tutaj po lewej stronie. Więc cóż, przechodzimy do miejsca pasażera. Tutaj, słuchajcie, no jakieś papierki są, tu jest z przeglądu. Tutaj też nie chcę, bo nie mam zasłoniętego. Tutaj jest przebieg 199 tysięcy. Są dane poprzedniego właściciela, więc tutaj jest maj 2022. Jak mówię, każdy jeden samochód ma oryginalny przebieg. Tutaj jest też książeczka. To oczywiście trzeba jeszcze wszystko przejrzeć. Teraz przechodzimy do pomiaru miernikiem lakieru. Więc zaczynamy pomiar. No cóż, tutaj klapa, słuchajcie, lakierowana. Oj, dlatego też pewnie ta listwa, słuchajcie, odstaje. No niemniej jednak tu żadnej szpachli nie ma. Tak, tutaj mamy klapę powtórnie, słuchajcie, lakierowaną. O, tutaj jakaś mała, słuchajcie, wgnioteczka.
Tak, jakaś mała wgnioteczka, więc tutaj zakładam, że po prostu to mała jakaś wgnioteczka. Słuchajcie, no tutaj szybka oryginał, tutaj też te 8 ostatnich znaków numeru nadwozia, tutaj tak samo. Teraz będzie padało, bo już się, słuchajcie, tutaj błyska, tutaj wnęki. Cóż, tutaj mamy tabliczkę znamionową. O, błysnęło się i to dobrze. Więc cóż, tutaj otworzymy klapę, żeby też tutaj zobaczyć. Więc tutaj te wszędzie oryginalne, słuchajcie, łączenia. No i cóż, tutaj też oryginał. No i cóż, po lewej. Więc wnęki, słuchajcie, mamy oryginał, czyli no cóż, reasumując, lakierowana, drugi lakier jest, słuchajcie, na klapie. No i cóż, to trzeba zobaczyć, wymienić, chyba będzie kołki i słuchajcie, wszystko, więc no cóż, ja się przygotuję, odbędziemy jazdę testową. Jedziemy na jazdę testową, akurat nam zaczyna, słuchajcie, właśnie padać, więc cóż, ja pasy mam zapięte. Oczywiście samochody są ubezpieczone i Peugeot 3008 i ten Nissan są, słuchajcie, ubezpieczone, więc cóż, no jedziemy, oby tylko grat nie zaczął tu jakiś, słuchajcie, mocny padać, albo w ogóle najlepiej, żeby nie padał. Powrotem w dniu wczorajszym, no już przerwałem to nagranie, ponieważ tak padało, słuchajcie, że nie było sensu kontynuować jazdy testowej, więc nagrywam Wam następnego dnia, przynajmniej dzisiaj świeci słońce i można, słuchajcie, spokojnie się przejechać. Ja też nie zrobiłem samochodem za wiele kilometrów, no ale myślę, że około 10 przejechałem, więc no nie zauważyłem tutaj jakieś nieprawidłowości. Według mnie wszystko pracuje jak należy, czyli sprzęgło, skrzynia biegów, to cóż, no jak widzicie, kierownica nie wibruje. Oczywiście samochód ma już umówioną wizytę w warsztacie, żeby go sprawdzić. No zewnętrznie, no to co widzieliście, ta blenda z tyłu, trzeba te kołki najprawdopodobniej wymienić. No i cóż, no i polerka, bo z tego co widzieliśmy razem, no to nic tam nie ma, słuchajcie, do lakierowania, więc trzeba go sprawdzić technicznie, samochód wypolerować, no znaczy wpierw sprawdzić technicznie, czy na pewno, aby nic nie trzeba zrobić, a później zajmiemy się po prostu detailingiem zewnętrznym i wewnętrznym. No generalnie tutaj, słuchajcie, nie ma tragedii. Zróbmy hamowanie. No i cóż, kierownicy też nam
nie wydziera mi z ręki, więc jedzie samochód, słuchajcie, prosto. No, przeciągniemy go na biegu, żeby zobaczyć, czy nic tutaj niepokojącego się nie wyświetla. Cóż, jedziemy, słuchajcie, na czwartym biegu. Wcisnę też, sprzęgło się, słuchajcie, nie ślizga. Więc cóż, no tyle, jeżeli chyba chodzi o jazdę testową. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany Nissanem, to śmiało dzwońcie. Wydaje mi się, że naprawdę fajny samochód. No i myślę, że tak będzie technicznie. Też tu nic raczej, słuchajcie, nie wyjdzie, bo widać, że samochód zadbany. Więc słuchajcie, no nie będę tutaj przedłużał. Jeżeli jesteście zainteresowani Nissanem, to po prostu śmiało dzwońcie. Także trzymajcie się, cześć.